Szlagi to jest jedna rzecz, ale oczywiście też od początku zaczęliście pomagać inaczej, czyli pomagać się dając żywność, dając środki chemiczne, dając odzież. Tak, i tutaj skala jest nieporównywalna do tej 500 osób, o której powiedziałam. Tym osobom pierwszym pomagamy właściwie każdego dnia, bo w tych miejscach, gdzie one są, my zapewniamy wszystko, co jest im do życia potrzebne. Są tam transporty tygodniowe, tak żeby zabezpieczać na tydzień te wszystkie osoby. Ale oprócz tego do naszych magazynów w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim codziennie zgłasza się ponad 100 osób do każdego z tych magazynów. O, tu właśnie widzimy zdjęcia z jednego z waszych magazynów, z magazynów w Zielonej Górze. Mnóstwo rzeczy gotowych, przygotowanych, ale tak, też przed tym magazynem często kolejka. Tak, tak, bo tych osób jest mnóstwo. Przyjeżdżają w różne miejsca, zatrzymują się u swoich znajomych, którzy tutaj wcześniej przybyli, zaraz na początku, gdy tylko wojna się zaczęła, bądź też już byli tutaj u nas w naszych miastach, w naszych okolicznych miejscowościach, bo na przykład pracują i oni ściągnęli, wiadomo, swoich najbliższych, swoje rodziny, swoich przyjaciół i wszyscy przyjeżdżają właśnie do nas po to, aby się ubrać, aby dostać nowe buty, aby dostać pościel, ręczniki, środki higieniczne, kosmetyczne i przede wszystkim żywność. I to wszystko im zapewniamy. Nasze magazyny są otwarte również w soboty i w niedzielę, tak aby te osoby mogły właśnie, nawet jak przyjadą w sobotę albo w piątek wieczorem. Przypomnijmy, gdzie te magazyny są. Wiemy, że w Zielonej Górze Przydworcowej, co poza tym? Tak, Zielona Góra Dworcowa 21, Gorzów Wielkopolski, ulica Towarowa 6A.